Powiem wam, że system bitew obecnie jest bardzo dziwny, jak nie może dojść do stack wipe'ów. Naprawdę bardzo... O, doszedł wreszcie stack wipe'ów. Miałem 3 bitwy, w których nie było żadnych strat po obu stronach, więc naprawdę dość dziwne. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku Królestwa Bożego na Ziemi. No jeszcze totalnie niezjednoczonego, bo mamy tutaj problemy z Milanem, który jest po prostu mega, mega duży, ale w międzyczasie go sobie podbijemy, plus te dwa małe badziewia i kusimy, żeby tutaj mantłę zintegrować. Bardzo się cieszę, że seria wam do tej pory tak się spodobała. Powiem szczerze, że mnie bardzo przyjemnie się gra Papal State'em. Szkoda, że nie wyszło nam Jeruzalem, ale no to może kiedyś będę miał po prostu okazję zrobić jednak z tych Knightów Jeruzalem. Za to mamy teokrację bizantyjską. W zasadzie myślę, że dzisiaj przystąpimy do dalszego nawracania niewiernych. Oczywiście, tak jak chcieliście, postaram się zrobić one fate'a. Zobaczymy to bez exploitów, bez jakiegoś tutaj innego kombinowania. Zwykłym nawracaniem prowincji, czy jest to po prostu wykonalne w ten sposób. I też bardzo dziękuję za tutaj podpowiedź, bo nie zdawałem sobie sprawy, że rzeczywiście wybór religijnych idei tutaj zmienia nam Cassius Belli, co może być dość ciekawym rozwiązaniem. Ale to zobaczymy i na tym tierze 8. Na pewno to przetestuję również z wami. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Nasze floty wysyłamy do patrolowania Morza Śródziemnego, a my się szykujemy, jak widzicie, teraz tutaj do wojny z Osmanem i Tunisem, a następnie weźmy się za Hiszpanię. Dajcie też znać, czy głos w tym odcinku lepiej słychać, bo znowu tam parę zmian porobiłem odnośnie głosu, czy nadal są lekkie przestery, czy tego nie ma, bo powiem szczerze, że nie wiem, ja słucham najczęściej na głosikach siebie albo na słuchawkach nausznych, niedousznych i tam czegoś takiego nie odczuwam, jak mi pisaliście o tych przesterach, ale tutaj może być różnie, więc dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Święta wojna przeciwko Tunisowi. W zasadzie Czech do tej wojny wzywać nie planuje, nie planuje też osobno atakować Imperium Osmańskiego. Nie jest nam to potrzebne, bo Imperium Osmańskie... Ej, czekajcie, ale... Czy... Dobrze widział, że mogłem ich wezwać osobno? Dałbym głowę, że przed chwilą tutaj patrzyłem i trus jeszcze miałem do 611. Ale to może jakiś bug. Nieważne. My natomiast będziemy chcieli wywhitepisować albo zabrać pieniążki Imperium Osmańskiemu jak najszybciej, bo nie walczy z nimi bezpośrednio, to Tunis jest naszym głównym celem. Tak tutaj prezentują się nasze siły i zobaczcie, jak oni są słabi. 40 tysięcy ma Osman na tej rozgrywce, co jest bardzo dziwne, że aż tak go osłabiłem. 78 tysięcy na 161. W sumie wracam do tego nazywania generałów po moich wspierających, więc jak jesteście moim wspierającym, przypomnijcie się w komentarzach. Nie, no dobra, i tak na was patrzę na Discordzie, więc nie bójcie się. Więc wracamy do tego. No i Osman nam ucieka. No co to ma być w ogóle? Osman, dajesz bitwa, nie? Trochę tak niefortunnie. To czekajcie, muszę szybko zająć ten Tunis. Wygląda na to, że wojska Maroka też się tutaj wbijają, a ja chciałem Maroko zaraz potem atakować. A nie, to nie jest z tym problem. Topijmy flotę osmańską ponownie. I 8 złapanych statków. To jest... Ale ile straciłem wszystkich heavy praktycznie? Ale to jest właśnie duży problem, że heavy są potrzebne w tych flotach. Tutaj bez tego praktycznie nie zadajemy żadnego damage'u, ale bardzo szybko nam toną. Czekajcie. On nie jest tańszy, więc go nie chcę. Weźmy sobie stabilność. Czy gdzieś widzieliście jakiś poradnik odnośnie tych nowych flot? Dajcie znać mi koniecznie w komentarzach, bo możecie linkować. Ja to nawet udostępnię. No pewnie na początku dostanie to bana, bo linki tak działają na YouTubie. Ale wszystkie udostępnię. Bo sam za bardzo nie rozumiem tej mechaniki floty i nie wiem, jak z nią postępować. W sumie bez war repsów to będę miał 7-letniego trusa. Zgadza się. Obrońcą wiary jest Francja. Zatopiliśmy ponownie osmańskiego flagshipa. Albo go przyjęliśmy? Nie, przyjęliśmy go. On wspierający pokazywałem raz takiego skinia z mojej gry testowej, Papal State'em, gdzie miałem złapanych 6 czy 7 flagshipów tutaj. Je kolekcjonowałem. Dobra, Fredzio, lecisz tutaj. What? 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 Co? Jak się Siege teraz zostawia? Shortcut D.
Co? Paradoks, co żeś ty kurde uczynił? Co za ten papała tu podpięła? Tu i shift D, D. Nie ściskam shiftu. Tu samo D. What the fuck? Ta gra stała się niegrywalna przez to. No prawie. O, administracyjna albo administracyjna i prestiż. No to punkty. Wreszcie. Dobra, to smala tylko i wyłącznie pieniądze. A od Tunisu całą resztę, którą mogę. Resztę pewnie za chwilę weźmie sobie Maroko i wtedy ich zaatakujemy. Grozi nam tutaj koalicja, ale nią się w ogóle nie przejmujemy. Nie zauważyłem tego, ale mam już te budynki do Manpowera. Widzicie? O, tutaj plus 750. Zobaczcie, ile one dają, jeżeli je postawicie w odpowiednich prowincjach. To jest bardzo mocne. A że Manpower nie mamy za dużo, no to trzeba to porobić. Nie powinienem dawać więcej na livestocku? Czemu aż tyle na wool dodaję? Wool też tutaj jest wymienione? Grain, fish, livestock or wine? Chyba tu jest błąd w tłumaczeniu w takim razie. Jako że nie mam dużo tych prowincji, to przejrzę sobie ręcznie i powymieniam tak, żebym mógł tutaj mieć te budynki zwiększające mojego Manpowera. W tych wszystkich prowincjach, które zawierają właśnie się w grain i w livestocku, livestock of tym i w rybach. 5000 manpowera z jednej prowincji, what the f... Zastanawiają mnie te prowincje z rybami, a nie, czekajcie, to, tutaj z rybami, bo one działają tak salt, fish, navy, supplies i tropical, ale jak nie, no manpowera więcej potrzebuje z tych prowincji, skoro... Tak czy siak z tych takich nic nie dających prowincji jak o Navy Equipment też mogę stawiać tutaj, że tutaj będziemy budowali te wszystkie budynki do Sailors. Bardzo mi się podoba ten nowy system, bo jest to powrót takiego mikrozarządzania tymi prowincjami, czego mi tak brakowało. Ja lubię tak się pobawić, bez przesady, ale to jest dobre. No to teraz czas na wojnę z Hiszpanią, która na szczęście jest zacofana, mamy mnóstwo rekonquestów, więc lećmy z tym Girona, może być naszym celem, albo nawet Walencja powinien leży. Chociaż tutaj Polak jest lepszym dowódcą od Fredzia. Serio, musieliby tutaj wpłynąć. Tutaj przecież wojsk... Tutaj! Bitwa, kiedy się rozgrywa, to nasze galery praktycznie nic nie robią. A znowu tutaj, prowincje obok, nie, z tej obok, to już byśmy ich topili, ich flotę. Co za shit, wycofać się z tego tempaki jednak. Zaznaczmy tłumienie buntów w tym regionie. Tutaj mamy 159 tysięcy do naszych 90, ale realnego wojska Hiszpania ma 56 tysięcy. Tak, wiem, że podaje samą piechotę, no ale to ona się też liczy najbardziej. Co? Za wysokie podatki? Jak to? Jak to? Nie słyszę was. I zatopiliśmy właśnie hiszpański okręt flagowy. Szkoda, że go nie zdobyliśmy. Ale bitwę ogólnie przegramy. Gdzie jest moja druga flota? Oj, też uszkodzona, dobra. Może się z tego wycofamy, póki jeszcze mogę. Trudno. Straciliśmy 4 okręty. Ja dobrze widziałem, że straciłem wszystkie okręty, a według tego nie. Co? Aż mi się zastanawia, czemu Paradoks nie zrobił guzika nawracaj wszystko. I by nawracało w kolejności od najmniejszego czasu do największego. Od Portugalii bierzemy pieniądze. Niech odpuszczam wam wasze grzechy za te skromne datki. Bardzo też polecam tutaj tą mechanikę sprzedaży tytułów. Ja przed chwilą dostałem 3500 golda za 10% moich ziem, które za chwilę im znowu zabiorę. To jest naprawdę super mechanika kontrująca w ogóle potrzebę bankructwa planowanego. Nie mam się tego pojęcia, od czego zależy ta kwota. Na pewno nie od tutaj zwiększonego total income'u, bo na późniejszej grze, gdzie moich crown lanców miałem znacznie, znaczy nie, no też tak w okolicach 50% trzymałem, income już miałem około 1000, to jednak w 1700 roku brałem z tego już tylko 600 golda. Nie wiem, od czego w takim razie to zależy tutaj. Nie wiem, czy gdzieś jest jakiś przelicznik, gdzieś jest to wyjaśnione. Nie wiem, jakim cudem, ale dałbym głowę, że wcześniej odbijanie Aragonu było na jedną wojnę. Teraz mogę co najwyżej tyle sobie wziąć, plus jakieś tam pieniążki malutkie od Kastylii. O, nic, odbierzemy w kolejnej wojnie resztę prowincji. Ciekawe, zbudowanie tutaj tego budynku nie zaliczyło mi misji. Ups, to będą nieszczęśliwi, czyli co, manufaktura, mimo iż to jest cały sektor manufaktur, liczy się tylko to? To jest bez sensu. Albo jakiś kolejny bug. Z Aragonu robimy również Marchię. Z Bizancją już zrobiłem, czy o tym zapomniałem? Dobra, jest. I Jeruzalem będzie naszą też Marchię. Okej. Okay. Era absolutyzmu niestety już się wydarzyła. Ech. O, the Council of Trent and End. Czyżbym stracił bonusy? Nadal są.
Nie rozumiem. Coś nie mam jednak szczęścia do tych dowódców jako wspierający. Atakujemy Maroko. W sumie wezmę sobie Francję do pomocy, bo czemuż by nie. I oczywiście naszym pierwszym celem jest wyłączenie Mameluka z tej wojny. Raczej będzie to dość łatwe. Od Mameluka przyjmujemy skromny datek. I zobaczcie, te budynki nam się pobudowały. Prawie 1000 manpowera więcej. Masakra. I teraz tak, po 1600 roku pojawia się tutaj nam wieczna krucjata. I to jest bula, którą w zasadzie będę teraz wykupywał zawsze. Bo daje nam fajne Cassius Belli oraz możliwość właśnie prowadzenia krucjat po tymże roku, po 1600, bo normalnie są do 1600 roku. I jednocześnie zmieszam to agresywną ekspansją 10%, co też jest dość mocnym modyfikatorem. Kończymy wojnę z Marokiem, biorę następujące prowincje. No wreszcie, Gordon mnie nie zawiódł. Polak umarł, trudno. I atakujemy dalej tutaj Imperium Osmańskie. Wzywamy Czechy do pomocy, no ale niestety tutaj troszeczkę popsułem sobie to, że nie graniczę z Osmanem. Błąd, który będę musiał poprawić w tym podejściu. Boże, ile ja punktów miesięcznie zostaję z tym nowym papieżem? Akumul, czyli jakkolwiek się tutaj to zwie, wyjmujemy za pieniążki, drobny datek, jak zwykle, za grzechy. A teraz skupiamy się. O, jeszcze się nie skupiamy, ale za chwilę się skupimy już tylko właśnie na Osmanie. Moich kochanych widzów już pytałem na Discordzie, bo już nie pamiętałem, skąd mamy misjonarzy. Z Mekki i Jerozolimy, którą chyba będę musiał w takim razie zabrać Knightom, to musimy tutaj bezpośrednio kontrolować. I chyba tyle niestety. No i Rzym oczywiście, ale Rzym to już mamy. Więc będziemy się w najbliższym czasie właśnie skupiali na zdobyciu tych terytoriów dla nas. I tutaj mam dylemat. Albo misjonarzy plus jeden, misjonarzy strength plus jeden, albo darmowa polityka. Normalnie bym chyba brał to, ale skoro tak chcecie one fighta, żebym zrobił katolicyzmem, bo myślę, że to będzie tutaj do zrobienia, to dodatkowy misjonarz jest na wagę złota. W takim wypadku, zwłaszcza jeżeli planuje tylko i wyłącznie normalnie tutaj nawracać tę prowincję, więc go bierzemy. Ale normalnie myślę, że lepszym rozwiązaniem jest darmowa polityka plus jeden w każdym tym, czyli płacicie punktami za utrzymywanie tego. I mamy 6 misjonarzy, czyli mogę mieć maksymalnie aż 8, jeżeli dobrze. Chyba, że mam tutaj już z Jeruzalem, bo jest pod moją kontrolą. Gdzieś to jest tutaj napisane? Chyba nie. Dobra, i taki tutaj peace deal leci z Osmanem. Większość terytoriów dostało Bizancjum. W ogóle już nie patrzę na agresywną ekspansję. I cele wziąłem dla siebie, żeby mieć jednocześnie Cassius Belli na Akumul oraz na Osmana. I w sumie też zdecydowałem, że zjem tutaj Knightów. Szczerze mówiąc, nie potrzebuję ich w momencie, kiedy mam tutaj Bizancjum, tak naprawdę. Nie mogę zrobić sobie Jeruzalem. Nie robię mi Jeruzalem, mimo iż powinni móc zrobić to Jeruzalem, no to tego nie robią, więc zdecydowałem się, że zjem tych Knightów, a Jeruzalem sobie kiedyś tam zrobimy, może po serii bizantyjskiej. A ja teraz sobie tutaj zjem Daiflat, jakkolwiek się to zwie, żeby pobić cały ten region dla nas. Holy War! Znowu, niech pani bić Boże naszych wrogów. Jakie kolejne idee, to w sumie tutaj wezmę dyplomatyczne. Bo bardzo mi zależy na tym Provincial Wars for Cost, żeby już mieć. A kolejne to jeszcze może będą Influence, to są mówię po prostu. To ja lecę moim standardowym zestawem do podwoju świata, powiem wam szczerze. Chociaż na ten moment najprawdopodobniej bym już wywalił z tego zestawu religijne totalnie. Wreszcie wszystko z tego regionu chyba nawróciłem, jeszcze się upewnię. Dobra, jeszcze nie. No, to teraz już jestem pewien, że w regionie Tunisu niczego nie mam, więc dodajmy tutaj wszystko do Trade Company. I w zasadzie tutaj budowanie w Trade Company jest bardzo podobne do tego, co było wcześniej, to jest to tutaj. Po pierwsze, najpierw stawiamy budynek ten, do tej, nie, Trade Value Modifier plus 10% w regionie, co już mamy. Następnie tutaj Local Good Product Modifier na cały ten region i tutaj Local Production Efficiency na cały ten region. Są dwa budynki, które stawiam jako must have, a pozostałe, czyli takie, które musicie mieć. A pozostałe to są już takie nieobowiązkowe. Jak będziecie mieli nadmiar tej gotówki czy coś, możecie to pospamić. Ja osobiście na razie tego nie będę robił. Lecę tymi budynkami, które wspomniałem, bo jak widzicie, no zarabiamy jeszcze nie aż na tyle, żeby móc mieć duże zapasy gotówki.
ale dzięki temu możemy już tutaj się zacząć bawić w stawianie budynków produkcyjnych zwykłych, tak? Ewentualnie manufaktur, tu już są fajne pieniądze wtedy. Chciałbym to zjeść całe, ale nie mam jak zrobić do Timbuktu jeszcze, więc kopalnię ze złotem sobie odpuszczę, bo szczerze mówiąc i tak jej nie potrzebuję. A będziemy mogli już zacząć nawracać? Nie, najpierw korujemy, Lukas, najpierw korujemy, potem nawracamy. I czas na kolejną wojnę z Mamlukiem. Tutaj w zasadzie to na się nie zastanawiam, po prostu wszędzie stoją budynki produkcyjne, bo manpowera tak czy siak z tych prowincji nie wyciągniecie w ogóle. Macie na tutaj chyba minus 200% do manpowera. I atakujemy Mameluka na religijnym Cassius Belli. To nie będzie nam potrzebne, więc wszystko będziemy tutaj mieli tak jak lubię. Sprawdźmy, czy Bizancjum to przypadnie zadłużone nie jest. Nie. No, gincie! Topią. Mam teraz wrażenie, że to jest dziadę jak kiedyś, że większa flota po prostu wygra. Chociaż dużo okrętów straciłem, no bo obstawiam tutaj sami galerami. No jest trudno. Powiem wam, że wojna tak szybko poszła, że aż sobie nie mam za bardzo wam tutaj pokazać. Dobra, następnej sobie przyjmijmy tu jedną fortecę. Mamy aż tyle punktów, Mekka zdobyta, więc będzie dodatkowy misjonarz. Możemy to szybko korować. O mój Boże, znowu mam ten problem, że będę za szybko podbijał wszystko pewnie. A czekajcie, przecież ja mam erę absolutyzmu. Ja absolutyzmem muszę się zająć. Czas wyzwalać dalej tutaj nasze terytoria. Brytania, Szkocja nie dołączy, Portugalia dołączy. Reconquest Alicante, Walencja. O tak, i możliwe, że po pewnym czasie wezmę Francję do tej wojny, żeby nam pomogła, bo siły są dość porównywalne, a to bywa dość upierdliwe. Nie zostawiam żadnego wojska do tłumienia buntów. Błąd. Dobra, niech mi się tu zrekrutuje, zaraz tam przewieziemy. Bawa łaźnia, jak nic. Boże, co ja kliknąłem przed chwilą, co ja znowu... Kurde! O mój Boże! O Boże, Indie mi się pokazały i są duże islamskie kraje. Niestety, będzie trzeba to zmienić. Powiem wam, że system bitew obecnie jest bardzo dziwny, jak nie może dojść do stack wipe'ów. Naprawdę bardzo... O, doszedł wreszcie stack wipe'ów. Miałem 3 bitwy, w których nie było żadnych strat po obu stronach, więc naprawdę dość dziwne. I sumując Hiszpanii w tej wojnie będzie ciężko cokolwiek więcej ugrać, więc na ten moment mi to wystarcza. Odzyskałem wszystkie włości chyba Aragonii. Zgadza się. I w sumie muszę przejrzeć, jak to u nich w misjach wygląda, czy będą mi w stanie tutaj coś zdobyć więcej, ale chyba niezbyt, bo oni powinni już mieć na to claimy, ale wygląda to, że skoro misję wykonali wcześniej sobie, to stracili te claimy. Już ich nie mają. Trochę głupie, powinni to odzyskać. Szczerze mówiąc, nie wiem jak podejść tutaj do trade noda aleksandryjskiego, bo tutaj, czekajcie, chciałem wam trade bucy pokazać, jest bardzo dużo grainsów w tym regionie. No może nie aż tak dużo, ale jest bardzo dużo krów i tak dalej. Tutaj moglibyśmy masakrycznie zbustować sobie development po prostu pod manpower. Nie wiem jak do tego podejść. No gdzieś indziej, gdzie to moglibyśmy zrobić? Na Litwie. Tutaj wszędzie jest bardzo dużo innych już takich więcej wartościowych tradeców. Więc chyba tak zrobię, ten trade note aleksandryjski. Mimo wszystko, że jest tutaj jedno, drugie i w sumie nie więcej dobrych tradeców, to wezmę cały ten region jako mój state, zwykły state, nie pod, no może oprócz jednego miejsca, żeby rzeczywiście handel sobie zbudować o 10%, zrobię po prostu pod manpower. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. No i czekałem, aż Maroku tutaj skończy tą wojnę, czas wypowiedzieć świętą wojnę, kolejną i zdobyć te terytoria dla nas. I to jest, zobaczcie, jakie fajne morale armii. Bardziej, większe zadowolenie tutaj kleru, ale w momencie, kiedy nie toczymy przez dłużej niż 15 lat walk z heretykami, minus 5% do morali. Fajne dość takie rozwiązanie. Z Marokiem bierzemy na następującego peace deala. Jeszcze nie byłem w stanie go zjeść całkowicie,
Noż trudno. O Boże, no nie, no serio, mam problem z tym, że za szybko znowu podbijam. Nawracajcie się, moi mili, na jedną słuszną wiarę. W sumie 7-8 zaraz będziemy mieli, jak tylko Jeruzalem zintegruje, bo już sobie tutaj leci. A my szykujmy się do kolejnej wojny z heretykami. Zgińcie, heretycy, czas na was. Ja. Lecimy znowu z posłanem i o dziwo, Akunu nie dołączyło, co jest problematyczne i oznacza, że będę musiał mieć gdzieś tutaj zaraz Imereti podbite, czy wojnę z Great Ordą. Nie byłoby to głupio, moglibyśmy już wtedy zacząć podbijać Rosję. Powiem wam, że zadziwiająco łatwa jest ta wojna, więc nawet nie będę jej wam pokazywał. Pokażę tylko, no, tutaj zabieramy głównie Bałkany, bo już nie chcę, żeby tam ktoś inny podbijał posłana od tej strony, a z tej i tak są byli sojusznicy w sumie. Czy ty jesteś? Suni, myślałem, że Shia będzie. Czas najwyższy tutaj zjednoczyć do końca nasze tutaj terytoria włoskie na Cleansing Herezji. Cassius Belli wykorzystamy to sobie, żeby zaatakować również Milan. O Boże, ile oni wojska mają. Dobra, muszę więcej tutaj armii dać. Myślałem, że tyle wystarczy. Jak już Francja się rzuciła, to powiem wam, że idzie to wszystko tak z górki, że zaraz będzie po wojnie. Głównym celem jest tu Milan i weźmiemy go przez Pizdila z Mantułą, bo mamy tutaj heretyckie Cassius Belli. Dobra, tutaj nam sprawy Francja będzie dokończyła, a ja dostałem misję, że muszę zwasalizować Teodoro, więc będziemy się szykowali teraz na wojnę z hordami i wasalizację Teodoro właśnie. Co może być ciekawe, bo dojdziemy do granic z Rosją, którą będziemy mogli też na religijną Cassius Belli po prostu podbijać. O mój Boże, ile ja tutaj budynków mogę Aragonowi postawić? Całego go zabudujemy. Ej, kiedy to się zawiązało? Czekajcie, to jest nawet śmieszne, że tak powiem. Zobaczcie, ile jest po tej stronie. I do zakład, że w momencie, kiedy ja tutaj dołączę, tutaj dołączy Osman, Rosja i tak dalej. Za chwilę to przetestujemy. No i taki pizdil mi tutaj w zupełności wystarczy. Zdobyte terytoria dla nas. O, w mordę. Dobra, przekazujemy teraz Bizancją resztę terytorii. Dobra, lecimy na wojnę tutaj z Krymem. Tak, Subjugation Cassius Belli. No ale niestety taką misję tutaj mamy do wypełnienia. W sumie naszych tutaj liderów, już lepszych, wysyłajmy, jak najszybciej hordę spisować i zerwać ich sojusz z Akunu. Dzisiaj my teraz mamy Luka, o, chociaż nie, dobra, szoczy Tabioliki. Cassius Belli lecimy w tenże sposób. Ma być naszym wasalem, taka misja, też ją wykonujemy i za jakiś czas będziemy tutaj spokojnie mogli, tylko zbijmy mu wiarę, jeszcze tego nie robiłem i nie mogę. Aha, to zrobiłem, okej, to zaraz się poprawi. Jakiś kolejny incydent w Imperium z Danią? Co to jest? To jest ciekawe. Miałem tu dołączyć, nie, zapomniałem! The Question of Holstein. Z Holsztynem, tak? Tutaj z tym? Holstein? Jakkolwiek się to nazywa? Co tutaj Imperium może zdecydować? Taki wojna o Holstein, okej. Okay. Czy to jest, który zawsze zajdzie, to nie jest podwoda, nie jest wolne? Czy jak to działa? Czekaj sobie popatrzeć, jak działają te eventy w przyszłości. I tutaj możemy to zająć. Zjedliśmy Knightów, Decline, Inquisitor Katolic, co? Co to jest? A zmniejszyła się liczba nacji, jak zjadłem Knightów, serio? Dobra. Ja, nasza krucjata zajmuje ostatnie bastiony, mamy Luka. No i w zasadzie możemy kończyć, szybka wojna. Znowu coś malutko biorę. No ten absolutyzm jest dużym problemem, że nie mam za bardzo jego nabić. Za stabilny kraj. Boże, ile ja prestiżu mi się rocznie dostaje. Ja się przestaje widzieć, że jedną to prelecę na 100% prestiżu tutaj. No to lecimy teraz na wojnę z Akunul. Przepraszam, Akunul. Akunul. I się będą mylił zawsze te kraje. Bezpośrednia. Chcę ich prowincję. Chcę tutaj mieć dostęp do tego wszystkiego. I zapomniałem przejść wojsko. No nie. Dobra, od Akunul myślę, że te terytoria sobie weźmiemy. Tyle mi na razie wystarczy. Będziemy jedli za jakiś czas ponownie, żeby tej overextensji tak nie przekraczać, bo mam już dość tych buntów, naprawdę. Gwaring Cup, chyba pierwszy raz go przekroczyłem. Ej, wiecie co? Sztuczka z Burdersami cały czas działa. Wyjebiście. Ale jest bolesna dla ekonomii. O mój Boże, praktycznie mi spadło o połowę.
wszystko. Szkoda, że podbicie Italii nie daje czegoś tutaj fajniejszego w tych misjach. Uniwersytet, nie ma sensu tej misji jeszcze brać tutaj. Tu też sobie poczekamy jeszcze. O, a co to za misja, co ja przegapiłem? Nobility, lojalność większa niż 60. Może być z tym problem, chyba że wezmę sobie 5? O Boże, ja to chcę. Źle, za szybko, Boże. Ale mamy teraz kapa absolutyzmu. Trudno, trzeba będzie go zrobić. Ale ja jeszcze chcę to zrobić. At war. Potrzebuję być w wojnie. Komu wojnę powiedzieć? W sumie nie jest to zły pomysł, bo dostalibyśmy 34 agresywnej ekspansji, ale odpalilibyśmy disaster. Myślałem, że obejdę to Marokiem, ale chyba rzeczywiście bez jakiegoś tutaj zerwania trusu się nie obejdzie. No jakby to powiedzieć, muszę to zrobić, muszę to zrobić, wybaczcie, tak, muszę. No i się pięknie nabija, w 650 się odpali, czyli 3 lata tej durnej wojny muszę prowadzić, to w 56 mi się dopiero odpali. O, a mogłem to z Osmanem zrobić? Nie, bo Mugalsi są to znacznie gorzej by było. Nie jest aż tak źle, jakby mogło to się wydawać, naprawdę, uwierzcie mi. Imperator Lukas wie co robi. Chyba. Serio, chociaż manufaktury się u mnie odpaliły. Wyjebiście. No i mamy to. I am the state. Tak. To będzie dość ciekawe doświadczenie. Tym bardziej, że muszę jeszcze skądś wykombinować 10 więcej absolutyzmu. Ten błąd może mnie sporo kosztować. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!